Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku z 4LIFE na moim kanale. Na samym wstępie możecie zostawić suba, łapkę oraz zapraszam na mojego Discorda, gdzie linka macie w opisie. A ja już wam tutaj nie przedłużam i życzę miłego oglądania. 240, już taki zionik. 227, kurde, ale ciężko będzie mi przekroczyć 230. Co to tam było? Halo? 235, 229. Zion 1.8, a pik 3 felga, taka oferta i ten zion jest w STD-ku. Kupimy sobie BMW do uwalania. 230 dogadani, za 230 go biorę, nie chcę tego przekraczać. Git. A, jest też szaczek. Witamy pana serdecznie. Już do upierdzielenia BMK sobie załatwimy. Akceptuj, dodaj gotówkę. Gotowa, 230. Zion 1.8. Dzięki byku, pozdro. Dobra, sprawdźmy sobie tą bawarę. Gdzie to jest? Zionik 1.8. Czarniutka na felce. O, jakieś skrzydełko ma z tyłu nawet. Proszę bardzo, już to przetestujemy. Kurde, no i prawidłowo. Do upalania idealny sprzęcik. Ale zionik brzmi zajebiście, wam powiem. Kurde, to tak lata bokiem, bez apa, bez jakichś udziwnień, udoskonaleń. Jedynie coś silnik 1.8, ale w 1.6 pewnie podobnie by się prezentował. VMAX 170, co? Pozdro Bartuś, o to aż za dobrze idzie, patrzcie, już mamy po zderzaku, a tak delikatnie próbowałem tu wjechać. O, może teraz złapię. Delikatnie gazem operować i można sobie tu działać. Ale on równie dobrze na asfalcie pójdzie, kurde. Jemu nie trzeba tego toru tutaj. Lećmy to, wyklepmy i próbujmy tutaj, normalnie. No patrzcie, kurde, to jest niesamowita furka. Jedźmy na G1 to przetestować, ty, to będzie dobra. To będzie dobry pomysł. I jesteśmy na G1. Przetestujmy to cudeńko tu, w tym miejscu. Zaś się pobawimy trochę zawieszeniem, co? Pokaż jak to leci. Kurde, no. Klasa, oho. Benzynka się kończy, zaraz LPG się do tego zamontuje, żeby upierdzielać za darmo. O, kolega przykulił. To cudeńko za 300 wystawiamy. O, tu mamy miejsce. Mamy ofertę 250 za ziona i to ziomek napisał ostatnia cena jaką może zaoferować i tyle. Kurde, dobra, sprzedaję mu to. Z racji z tego pewnie sprzedałbym to drożej, ale nie chcę z tym stać, wolę sobie nakupić innych fur i nimi handlować niż stać z tą jedną, bo ziona jest ciężko sprzedać z tego co wiem, a 250-20 kazy skuter jest git, a dość szybko go sprzedajemy, ja go kupiłem wczoraj, od razu wyszedłem z serwera, teraz wchodzę, wystawiam, pyk, jest oferta, co to za ludzie tutaj po wbijaniu w tą glebę. I mamy tak, zion 1.8, kwota 250, oferta wysłana. Dzięki Wioruwa za stówę, pozdro. Idzie na męgielkę za kupno, pozdro. 20 zysku, jest git. Jesterek 1.6, 225 koła. Idzie na byku, pozdro. Zaś się nim zajmiemy. To jest nasz jesterek w Palomino, a ten jest tutaj, dobrze. I tak, on jest tutaj ustawiony, plus 5, minus 1, no teraz jest, wszystko elegancko. Napęd przód i jasny gwint, to też Też, że w oryginalnym Guitar Supra ma napęd na przód, nie mogę się z tym pogodzić. Też szczęście jest tu taka możliwość, żeby ten napęd zmienić, bo by była tragedia. Zobaczmy jak się prezentuje naprawiona. Ona ma jeszcze takso, prawda? Teraz sprawdźmy sobie tunerów. SF Downtown, do SF nas droga nie ominie z tego co widzę. Jeszcze wydechy ma z tyłu, dobra, to do demontażu będą części. W razie czego, żeby jakąś kaskę nałapać. Podczas drogi do San Fierro, do tunera, będziemy sobie go ogłaszać. Jak się nic nie trafi, to wystawiam czyściocha. I pytanie brzmi, za ile czyściocha wystawić? Z demontu dostaniemy tak, że Jester nam wyjdzie około 150. Także aby na nim zarobić, musimy sprzedać ponad to. Z licznikiem z takso i tym wariantem nie będzie to problematyczne. Pytanie tylko za ile się sprzeda. M-tag liczył 165, może się uda. Żeby tak 15 na nim zarobić, też by było spoko. O, widzę, że jest kolejka. Dobra, poczekamy sobie. Kurde, niebieskie fale. Czarne ranty i jasny gwint, jaka stylowa. Witam serdecznie. Demontujemy wszystko, jak leci, od A do Z. To obstawiamy, ile dostaniemy? 70 na pewno, 75, coś te okolice. Pozdro, liferek. 72. Nie jest najgorzej. Tysiaczka odpalimy i jedziemy dalej. Pasuje go sprzedać za ponad 154, aby był zysk taki pewny. Mamy licznik, mamy takso, jak widzicie. Jest to do zrobienia. Wystawiam go 185. O, żeby było z czego zbijać. Nawet wyżej można go wystawić. Przejdę się po giełdzie zobaczyć, po ile te fury chodzą. I nie wystawię go od razu, bo nie mam pojęcia, jak jesterki stoją na ten moment. Dzięki Smogu za 5 stówek, pozdro byku. Noż kurde. Nie chciałem uwalić, proszę, żeby tylko nie było uszkodzone. Zobaczmy. Nie jest uszkodzone, dobrze. I powiem wam, że z miejscem już widzę, że też będzie problem. Gdzie jest jakaś supra? Tu mamy suprę za 190, czyściutką 1,6. 185 na liczniku i szybie. Dobrze, to na tym się będziemy wzorować. Zostanę przy tej wcześniejszej kwocie, czyli 185. Tak myślałem na oko, żeby to wystawić i tak zostanie wystawiony, mimo że ma taksy. Teraz jakby się miejsce trafiło, to będzie cudownie. Dobra, widzę, że musimy miejsce sobie sami ogarnąć. A ja już tam widziałem jedno wolne. Gdzie na Floru za 200? Kurde panowie, odjedźcie, bo chcę zaparkować, ej! Jasny gwint, no chcę sobie poprawić, 200 osób się tu zbiera nagle. Podjedźcie. Dobrze. Chyba git, niech stoi sobie. 160 za jestera, do 182 zejdę. Ale 160 to już jest zarobek na tym, a pasuje go dość szybko sprzedać, prawda? Oj, oj, oj. 162, 180. Ale pewnie go też sprzedamy dość na szybko, nie? A możemy sobie tu stanąć na ten moment. Nie, kurde, ogłoszenie mi uciekło. 166, 176. No 168 to już jest spoko oferta. Dawaj 170, 172 i git. Dobra, dla widza argument mnie przekonał. 170. Zapraszam biuro, drogi panie. I tak, sprzedaż pojazdu. No, kliknij się. Halo. Proszę bardzo, jesterek 1,6, 170 koła. Oferta wysłana. Ja jestem ślepy, ty. Proszę bardzo, 170 koła, 1,6, jesterek. I pozdro byku, gdzie na zakupno. Tablica, licznik, wydech, felgi, wlot, progi. Coś tam ma, więc demontu by coś wpadło z piątka na pewno. Ale czy Willard pójdzie za 3 dychy ponad 1,6? No, będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko. Biorę tego Willarda, bo jestem ciekaw, jakie są za niego owki. Nie pamiętam, czy kiedyś go miałem. Chyba miałem kiedyś Willarda, ale trzeba sobie ją odświeżyć. Zamiast wejść sobie na stary odcinek i tego szukać, wolę kupić nowego i na nim sprawić na żywca, po ile są oferty. Zobaczymy, jak to wygląda. Zrobimy sobie z niego demon totalny, zostanie mu tylko licznik. Będziemy wiedzieć mniej więcej, po ile one chodzą. 31 jest ode mnie oferta na ten moment. Dziomek się na 33 zatrzymał. Zobaczymy, czy spotkamy się... 32. Dobra, dogadani. Weźmiemy tego Willarda dla testu. On ma tam jakiś tuning, pierdoły i inne takie. Zobaczmy tunerzy od razu. Będziemy musieli jechać BB Island. No to sobie się przejedziemy, nie ma wyjścia. Demontujemy wszystko, będzie Willard na samym liczniku. 1,6, zobaczymy, jakie będą za to ofy, za to cudeńko. I oferta wysłana. Willard 1,6, 33 koła. Gdzie na byku, pozdro. To jest Willard. Ja pomyliłem Willarda z Waszyngtonem. Dobra, to będzie 25 000 warte. I to jak dobrze pójdzie. No nie, Waszyngtonem Willarda pomyliłem. Ty, to ma dupę napęd? To chociaż tyle. Ale odwaliłem. Super. Interes. Jak to za 25 pójdzie, będzie cud. Może demon nas zadowoli. Fele 2, wlot z 1000. Tu 1000, 1000. Z 5 kafli dostaniemy za demon. Witam, demon dal. 5 dostajemy, obstawiamy. Dycha! Co to jeszcze ma? Fel prawie 4. Dobra, git jest. Coś z demontu odpalimy i jedziemy wystawić. Ej, to teraz mamy go za 24 kafle kupionego. Może nie będzie takiej straty, jak myślałem. Za 3 dychy wystawimy, 35 i może będzie git.